Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, w końcu wielu z was na to czekało, wielu z was mi o tym pisało. Bartek, kiedy LOL, zagraj w LOLa, zagraj w LOLa. Równie wiele co osób, co pisze, zagraj w CS-a, zagraj w CS-a. No ale LOL jest na kanale, CS-a na razie nie planuję. Także mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Ja dopiero swoją karierę w LOLu, swoją przygodę z LOLem dopiero zaczynam. Rozegrałem dopiero kilka gier, także jestem totalnym noobem. I od razu to mówię, zresztą na czacie przy wyborze bohaterów od razu piszę, że jestem noobem. A za to mi ludzie piszą, żebym, no, brzydkie słowa piszą i tak dalej. Także to, co mi najbardziej w tym momencie i do tej pory przeszkadza w LOLu, to jest właśnie community wokół tej gry, które jest bardzo agresywne, bardzo dużo przeklina, bardzo jest niemiłe, niepomocne, no i ogólnie wszystko jest źle i wszystko jest moja wina, bo na początku się przyznałem, że jestem noobem. No ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Trzymajcie kciuki, żeby drużyna była w miarę zgrana. Zresztą jak dobrze idzie, to są mili, jak źle idzie, to są niemili, także mam nadzieję, że film, który wam pokażę, będzie pewnie zwycięski, albo będę chciał, żeby był zwycięski, także mam nadzieję, że tam atmosfera będzie trochę lepsza. No dobrze, ja już nic nie mówię, przed wami LOL w moim wykonaniu, mam kilku bohaterów, zresztą mogę wam pokazać jeszcze, jakich ja mam bohaterów, kolekcja, bohaterowie, tutaj bohaterowie, posiadani bohaterowie, tak, mam tych czterech bohaterów, planuję grać Caitlyn, bo ona mi się jakoś najbardziej podoba póki co, grałem nią raz i mi się bardzo spodobała, może z wyglądu. No nic, już nic nie mówię, życzę wam miłego oglądania. No to zaczynamy. Gram Caitlyn. Niezbyt, powiem szczerze, wiem, czy to jest dobra postać, ale miała napisane, że jest łatwa, także ją wybrałem. Zresztą mam 3-4 postaci, także nie wiedziałem zbytnio, kim grać. W toku negocjacji, przed rozpoczęciem tej rundy, ustalili, że mam iść dołem, także dolna ścieżka jest moja, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale ja nie mam tutaj żadnej siły negocjacyjnej, bo powiem szczerze, że się na tym zupełnie nie znam. Także zobaczymy, jak to pójdzie i czy uda się wygrać. Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli uda się wygrać, to wam to pokażę na YouTubie, a jeżeli się nie uda wygrać, no to będę grał jeszcze raz. Zobaczymy. Tam coś klikają na środkowej ścieżce, no ale chyba więcej niż Klet, you are not mid. Coś tam sobie gadają. Ogólnie community tej gry jest dość przerażające. Powiem szczerze, że z taką ilością obelg, wyzwisk i nieprzyjemności to się dawno w żadnej grze nie spotkałem. To chyba był głupi pomysł, ale nie zauważyli mnie. To dobrze. Nie doleciało. Dobra, spokojnie. Czekamy na nasze wojska. Powiem szczerze, że na tyle, na ile grałem, to bardziej podoba mi się HOTS póki co. Wydaje mi się, że ta rozgrywka, zwłaszcza na początku gry, jest trochę bardziej dynamiczna i bardziej interesująca. No ale może ja po prostu nie umiem w to grać jeszcze, co jest wielce prawdopodobne. No czemu nie strzeliłeś? Nie, 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 nie. No i pięknie, no i pierwsza krew i to ja musiałem zginąć. Troszkę za daleko się wysforowałem do przodu, no i to mnie ukarało. Wiadomo, że w grach typu MOBA najważniejsze to jest nie ginąć, także złamałem pierwszą zasadę, która dotyczy tych gier. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś tragicznie i decydująco na przebieg całości tej rundy. Na razie 0 do 1 dla naszych przeciwników. A ja próbuję jak najszybciej wrócić, żeby pomóc. O, chyba też zginie. O, nie zginie, dobra, udało mu się uciec. Na tyle dobrego. Ten jest na bardzo na low, ale ja sam to raczej nic nie zrobię. Dobra, on się cofa. Dobra, trafiłem go. Dobra, ucieka. No i tyle. O, znowu dostałem. Dobra, następny poziom. Wezmę sobie te pułapki. Te pułapki są fajne. Jakoś postaram się ich tutaj zatrzymać, dopóki nie wróci. O,
Ej, dostałem. Ups. Ups, 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 ups. Dobra, teraz ja jestem. Wpadł w pułapkę. To ja wracam do bazy się naprawić i kupić coś tutaj w sklepiku. Jeszcze nie do końca to rozumiem. W Hotcie są drzewka rozwoju postaci po prostu przy każdym poziomie, a tutaj jest sklep, w którym się coś kupuje. Kupuję tak dość losowo, ale rozumiem, że to są zalecane przedmioty, to kupuję z tej puli zalecanych i mam nadzieję, że przez to... Przeciwnik pokonany. Dobra, mamy 3-2, na razie my wygrywamy jakoś tam. Dobra, biegnę jak najszybciej tutaj. Kurde, cały czas jest na low ten Duro 24, ale... Oj, uciekaj! Dobra, ja spróbuję jakoś tu zadać... Być tym DPS-em. Troszkę się udało, ale jeden strzał to... Zdecydowanie za mało. No, prawie podeszła. Chodź, pułapeczka. No i znowu to dostałem ja. To raczej słabe było. Nic mi się nie udało zrobić. Tylko stracić dużo energii. Trzaste kajdanki zostawiłem w domu. Już mi się podoba ta postać. Dobra, chyba muszę wrócić do bazy znowu. Bo mam bardzo mało zdrowia. Także brat Atoma musi radzić sobie sam na dolnej linii. Mam nadzieję, że wytrzyma do mojego powrotu, ale ja w sumie mu mało pomagam, także powinien wytrzymać. Dobra, to szybciej biega. Myślę, że to też jest dość kluczowa umiejętność, zwłaszcza przy moich umiejętnościach i potrzebie ciągłego uciekania. Kurde, tutaj... A nie, no wszyscy nie możemy tu pójść. Trójka poszła. Może wybronią. Nie, on zaraz zginie, ten hejter. Udało mu się uciec. A, mój ziom zabity. Po mnie ewidentnie wciągnąć w pułapkę. Ach, mały włos. No i znowu muszę wracać. To znowu było bardzo, bardzo słabe. Ja niestety, jak widzicie, moje umiejętności w tą grę są bardzo, bardzo początkujące. Myślę, że będziecie mieli dużo zabawy oglądając to i dużo powodów do zjadliwych komentarzy pod tym filmem. No ale ja mam tylko ciągle nadzieję, że uda nam się wygrać tą rundę. Chociaż teraz, kurde, na atak na tą wieżę może być dość zabójczy. Ajajaj. Dopiero piąty poziom mają, ale zobaczcie, jak to już trzaskają. No wieżo, kurde, strzelaj w nich. Dobra, muszę tutaj zostać teraz i pilnować tej wieży, bo to bez sensu. No tam ktoś z naszych dobrze sobie radzi. Ajajaj, patrzcie. No i już wykorzystałem wszystkie moje zdolności leczące.
Jeszcze nie trafiła, no. Fuck! Jak ona to zrobiła jednym strzałem? Ognista iskra, no pięknie. No i super. To ja już dwa razy zginąłem, tak? Dobrze liczę, dwa razy zginąłem, ani razu nikogo nie zabiłem. Także no jestem tutaj najsłabszym ogniwem tej drużyny. I w tym momencie tracimy dolną wieżę. Mi się nie podoba. Kurde, wszyscy idą tu środkiem, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja też chcę iść tutaj do zabawy, a nie tam się stoję na dole i walczę sam przeciwko dwóm. Ale to chyba bez sensu, no ale może. Taki atak wszystkimi jednostkami, tam dwóch zajętych na dole. Zobaczmy, co tu się stanie. Dobra, no atakujemy tutaj trójką. Aha, ha, ha, ha. Kurde, tam bez sensu nie pomogliśmy. No to było głupie jakieś. Nie do powstrzymania. Kurde! Się napaliłem teraz, bez sensu znowu. No i mamy 11-7 w killach, ale... No oni nam zniszczyli tą jedną wieżę na dole. I tutaj też prawie zniszczona wieża. Nie jest dobrze chyba. A ja znowu dałem się zabić. Trochę jak dziecko. Trochę jak dziecko. Dobra, wracam tutaj na tą środkową linię, gdzie jest całość w ogóle walki się odbywa. Wszyscy już tutaj są i z drużyny przeciwnej, i z naszej drużyny. Wszyscy się tutaj biją i zabijają. O, teraz tu będzie dużo zgonów, dużo zgonów. To niestety po naszej stronie. Kurde, bez sensu. Dobra, mam R-kę w końcu. Mi się tu jeszcze guziki mylą, ogólnie. Zabiliśmy kolejnego. Dobra, chyba czas wrócić do bazy. Czy mi się kogoś udało zabić, czy mi się wydawało tylko? Wydawało mi się. Trzy asysty, trzy zgony. To chyba słabo jak na DPS-a, nie? Na DPS chyba powinien mieć więcej killi niż w tym momencie mam. Czy mogę kupić? Nic nie mogę kupić. Jestem już... Nareperowany, można wracać. Chyba tutaj nasi rozwalają wieżę, to też fajnie. Ale gdzie ta nasza cała drużyna jest? Rozpierzchła, ja biegnę. Mam nadzieję to chociaż uratować. Aż kamienie mi na głowę rzuca. Ej.
Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie do przodu, pamiętaj, że jesteś DPS-em, Bartku. Tu ma mało... Mało wytrzyma obrażeń. I poczekajmy na naszych ziomków. Fuck. Nie do powstrzymania. No i już tyle było po moim ataku. Co to zwiększa? Prędkość ataku. No to ja poproszę prędkość ataku i teraz 2600 muszę zebrać na kolejne ulepszenie. Ruszam na miejsce zbrodni. Kurde, ten brat. Brat Atoma stoi w bazie i się nie rusza. Coś mam obawy, że brat Atoma, pewnie mama go wezwała na obiad. To nie jest dobre. To nic nie wróży dobrego, że brat Atoma się nie rusza. Dlaczego on tam stał z tak małą ilością zdrowia? Dobra, dwóch poszło ładnie. No i super. Tak. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Dobra, trochę się chyba udało. Ajajaj, prawie. Dawaj. Oczywiście nie były one moje, jak zawsze. Ukradli mi. Dobra. Znowu nie mój kill. Co za... Dobra, trzeba uważać. Ładnie. No dawaj, pułapkę niech wpadnie. Dobra, wpadło, ale za daleko. Tyle dobrego. Fuck. Uciekaj, Bartku. Oj, mało energii. Pięknie. Prawda, w mopki, ale piękny strzał. Uj, dobra, ja wracam do bazy. Niechaj ja się trochę nareperuję. Brata Toma znowu zginął, bracie Atoma. Mamy 200. No to mi się zawsze podoba, bo tak fajnie rozwala, ale dobra, kupmy to. Kupmy 100 to i wracamy. No mam 2 kile, to już nie jest najgorzej. 2 kile, 8 asyst i 3 zgony. No to początkowe śmierci były dość niepotrzebne. Ta moja walka samotna na dolnej linii okazała się zbytnio... niedobra.
Dobra, udało się uratować. Aj. Ła! Ten snajperski strzał jest fajny, ma mega duży zasięg. Na obrażeń to może on w sumie nie ma jakichś gigantycznych, ale fajnie, fajnie. Fajnie zabija. Ta siatka jeszcze pewnie jest dobra, ale nie potrafię jej zbytnio użyć. Oj, oj, oj. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Zniszczono twoją wieżę. Trafiłem. Nie, no ja sam tu nie mogę zostać. Czego mnie chcecie tu samego zostawić? Pan tu zabija, pomóżmy. Sojusznik pokonany. Tego to sam nie zabiję. Tam kurde jakaś walka już trwa. Dobra, zawsze trochę złota. Dobra, udało się uciec. Zaczyna mi się podobać. Ups. Zabili nam sojusznika. Wchodzimy do ich bazy. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Tak wielu złoczyńców. Nie, poczekajcie. Zginę. No i niestety zginąłem. Jak to wygląda w statystykach? 4-4-10. Chyba nie za dobrze, ale widzę póki co, że uda nam się chyba to wygrać, a to mnie bardzo cieszy. 2600, no brakuje mi jeszcze, o to chciałem kupić. Huragan Runana. 20% szansa na trafienie krytyczne i prędkości. Dobra, kupuję to w takim razie, kupuję zapał. 10 sekund. Dobra, no już ostatnie podrygi, ostrygi, jak to się mówi, już dobijamy do bazy przeciwników, będzie wygrana. Czy nie mów hop, ale... Brat Arona, nie bracia Arona, źle to robisz. Bez sensu, sam tam się wcisnął w trzech przeciwników, no nawet na tym etapie to nie jest dobre. Chyba troszkę trzeba rozwagi.
A, i uciekł. Oj, wieża mnie namierza. Wieża mnie namierza. Nie, jejku. Dlaczego ja to robię? Dlaczego jestem taki niemądry? Zamiast się wycofać, jak mam tak mało energii, to się pcham bez sensu. No ale już, koniec. Udało się. Powiem wam szczerze, że to jest mój pierwszy mecz, który nagrywam. No i od razu zwycięstwo. Z tego powodu bardzo się cieszę. No to koniec meczu. Myślę, że nie było najgorzej. To naprawdę pierwsze nagranie, jakie zrobiłem z LoL'a i od razu zwycięstwo. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Wiem, popełniłem masę błędów podczas tej rozgrywki, także śmiało wyżywajcie się na mnie w komentarzach pod tym filmem. Napiszcie, jakie błędy popełniłem, co wy byście zrobili inaczej, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja naprawdę dopiero zaczynam swoją przygodę z LoL'em. Mam 7 poziom, tak jak widzicie, także rozegrałem dosłownie kilka gier w swoim życiu w LoL'a. Większość czasu ja spędzałem z moby w Hotsie. Teraz trochę próbuję LoL'a, trochę za waszą namową, a trochę żeby zobaczyć, czym ten fenomen LoL'a jest, no i jak on się przyjmie na moim kanale. Także dajcie znać, czy chcecie więcej LoL'a właśnie na moim kanale, swoimi reakcjami, komentarzami, żebym ja wiedział, że wam się to podoba i mam nagrywać więcej. No dobrze, jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!